Witam Cię bardzo serdecznie w Pracowni Literackiej. Za chwilę omówię dla Ciebie odprawę posłów greckich. Z mojej praktyki nauczycielskiej wynika, że ten utwór nie należy do najbardziej pasjonujących, więc chętnie Ci pomogę i sprawię, żeby spotkanie z nim było choć odrobinę bardziej przyjemne jednak. Pamiętaj też o stronie notatkidomatury.pl i kursydomatury.pl, bo tam ciocia Rita jest na bieżąco i prowadzi za rękę do egzaminu maturalnego. Tak po prostu, żebyś nie musiał albo nie musiała szukać, zastanawiać się, co oglądać, jak oglądać w kursie. Wszystko ułożone jest krok po kroku. To co, nie przedłużam, zaczynamy. Odprawa posłów greckich przed nami. Na początku idea. O co w ogóle chodzi, jeżeli myślimy o odprawie posłów greckich? Co ma się pojawić w Twojej głowie? To jest pierwszy polski dramat nowożytny, no bo mamy starożytność i nowożytność. Porusza problem odpowiedzialności za decyzje polityczne. Antenor, rzecznik rozsądku, zwolennik pokoju, próbuje przekonać rodaków, żeby oddali Grekom Helenę, którą porwał Aleksander, czyli inaczej Parys. Trojańczycy dają się zmanipulować młodemu księciu i w efekcie dochodzi do wojny. Miłosny kaprys Aleksandra zwyciężył rozwagę Antenora. Czyli chodzi po prostu o znany nam już ze starożytności problem. Parys porwał Helenę, no i teraz będzie wojna trojańska. To wszystko, więc nie jest tak źle. O Janie Kochanowskim już na pewno wiesz sporo. 1530-1584 to daty jego ziemskiego bytowania. Wybitny poeta, tłumacz, autor zarówno, tak jak widzimy, dramatów, jak i fraszek, tłumacz pieśni. No i mamy tu do czynienia tak naprawdę z wszechstronnie wykształconym twórcą. On też pracował, przebywał na dworze królewskim, był sekretarzem Zygmunta Augusta, a kiedy już zakończył swoją dworską karierę, osiadł w Czarnolesie i tam też z tamtego okresu widzimy chociażby piękne utwory sławiące dobrodziejstwa życia wiejskiego. Okej, tu jeszcze mam taką przerażającą informację, że zmarł w wyniku 54 lat na atak serca. Może tak mało optymistycznie się zaczyna. No dobra, ale teraz przejdźmy do informacji ogólnych o lekturze. Data wystawienia to jest 1578 rok. To wystawienie jest też ważne, bo zaraz powiemy sobie o genezie utworu. To jest oczywiście renesans, rodzaj to dramat i gatunek renesansowa tragedia. I co z tą genezą? Utwór był wystawiony w Jazdowie, czyli w trakcie uroczystości zaślubin księcia Jana Zamojskiego i Krystyny Radziwiłłówny. No i wśród widzów był sam król Stefan Batory, czyli no powiedzmy, że to już był taki top of the top jak na tamte czasy. Oczywiście takiego sformułowania nie używamy ani na maturze ustnej, ani w trakcie pisania. Tytuł nawiązuje do mitu o porwaniu Heleny przez Parysa. Akcja osadzona jest w momencie, kiedy do Troi przybywają posłowie i żądają uwolnienia żony Menelaosa. Czyli odprawa posłów greckich oznacza, że Trojanie odprawiają, żegnają posłów i oni wracają do Grecji, no i przekażą tam informację, że no dobrze, jest wojna, bo Trojańczycy nie chcą oddać Heleny. Dobra, no i ta właśnie odprawa, jeszcze żeby to dokładnie wybrzmiało, oznacza w tamtych czasach odpowiedź daną komuś w jakiejś sprawie, czyli odprawa posłów greckich. Kompozycja. Struktura sztuki jest wzorowana na schemacie kompozycyjnym tragedii greckiej, która składała się z epeisodionów, czyli aktów, i stasimonów, pieśni wykonywanych przez chór, oraz zachowuje jedność czasu, miejsca i akcji. Ciekawostka. Czas akcji to oczywiście ten moment, w którym przybywa poselstwo greckie, miejsce akcji Troja, plac przed pałacem Priama. Główne postaci, czyli bohaterowie. Antenor. Trojańczyk, członek Rady Miasta, uczciwy, nieprzekupny, sprawiedliwy, chce uniknąć wojny, dlatego jest zwolennikiem zwrócenia Grekom Heleny. Z pasją przekonuje do swoich racji, ale przegrywa podczas dyskusji. W efekcie Grecy napadają na jego ojczyznę. Aleksander, inaczej zwany Parysem, to jest ta sama postać. Trojańczyk, syn króla Troi Priama, egoistyczny, porywczy, przedkłada własne pragnienie nad dobro ojczyzny, nie chce oddać Grekom Heleny, jest głuchy na rozsądne argumenty, zarzuca Antenorowi niskie pobudki, jego zapalczywość sprowadza na Troję zagrożenie w postaci wojny. Priam,
Król Troi, słaby, chwiejny władca, ignoruje oskarżenia Kasandry, ulega większości, choć nie podoba mu się werdykt Rady Miejskiej. Nie ma odwagi, aby wziąć stronę Antenora. Ostatecznie nie potrafi zabezpieczyć swoich rodaków przed zagrożeniem z zewnątrz. Smutna konstatacja, kiedy jesteś królem, prawda? Kasandra, trojanka, córka Priamusa, czyli Priama, wieszczy nieszczęście swojej ojczyzny, a nawet przewiduje podstęp, do którego uciekną się Grecy, ale cóż z tego, skoro nikt jej nie wierzy. Helena, no to ta piękna Greczynka, nie kocha Aleksandra, uważa go za drapieżnika, przemocowca, można by powiedzieć, chce wrócić do Grecji, tęskni za poprzednim życiem, ale boi się, że mąż i jej rodacy źle ją ocenią. Ulises i Menelaos, to są Grecy, są wstrząśnięci niegodnym zachowaniem Trojan, uważają, że racja jest po ich stronie, wygłaszają pełne oburzenia monologi, w których dowodzą, że Troja to zepsute i skazane na klęskę państwo, chcą zemsty. I Medea nie występuje osobiście w sztuce, ale jej losy okazują się ważnym argumentem podczas posiedzenia Rady Miasta. Poczekaj, to zaraz powiem, jakie to losy. Przechodzimy do streszczenia. Ważne, że sztuka poprzedzona jest listem Kochanowskiego do Zamoyskiego, zawierającym krótkie wyjaśnienia na jej temat. Prolog. Sztuka zaczyna się od monologu Antenora, który przedstawia sytuację, w jakiej znaleźli się Trojańczycy. Aleksander, goszcząc w Grecji, porwał Helenę, żonę króla Menelaosa, i sprowadził ją do rodzinnej Troi. Grecy ruszyli kobiecie na ratunek, nie mogąc znieść obelżenia i krzywdy. Przybili do brzegów, szykują się do wojny. Właśnie wysłali posłów. Jeśli Trojanie oddadzą Helenę, konflikt zakończy się pokojowo. Jeśli nie, wybuchnie wojna. Mimo oczywistego zagrożenia, Aleksander nie chce pójść na ugodę z Grekami. Próbuje przekupić swoich rodaków, żeby go wsparli podczas Rady Miasta i pozwolili zatrzymać przy sobie Helenę. Antenor nie ukrywa, że jest po stronie Greków, negatywnie ocenia czyn Aleksandra, który może przyczynić się do zguby Rzeczpospolitej. Epeisedion 1. Na scenę wchodzi Aleksander, zagaduje Antenora, próbuje zyskać jego przychylność. Antenor stanowczo odmawia, dochodzi do potyczki słownej między nimi. Pada tu kilka ważnych kwestii. Antenor mówi: przyjacielowi więcej niżli prawdzie chcieć służyć zda się przeciw przystojności. Prawda? Czyli jeżeli bardziej stawiamy na dobro przyjaciela, a nie na prawdę, no to jest niewłaściwe. Chwilę później Aleksander oznajmia: piękne sumienie stać przy przyjacielu, czyli powinieneś być mi wierny. Antenor ripostuje: jeszcze piękniejsze, że zostawać przy prawdzie, prawda jako wartość najwyższa. Aleksander odgryza się: Grekom pomagać to u ciebie prawdą. Czyli że on chce pomagać Grekom. Antenor pozostaje nieugięty: Grek u mnie każdy, kto ma sprawiedliwą, czyli znowu strona prawdy. Mężczyźni po tym słownym pojedynku, dobro kraju kontra przyjaźń, bo taki jest tutaj temat, rozchodzą się zagniewani. Teraz mamy pieśń chóru Stasimon I. Chór wygłasza krytykę młodych ludzi, którym zawsze brakuje roztropności, folgując swoim rządzom. Zdrowie i sławę tracą majątności i doprowadzają ojczyznę do zguby. Chodzi tu rzecz jasna o Parysa. Na scenę wchodzi Helena. Chór zastanawia się, co też teraz nieboga myśli, widząc, że dziś o niej w Radzie ostateczne namowy. Epeisedion II. I wiemy, co Helena myśli. Okazuje się, że Helena uważa Aleksandra za złego człowieka. Porównuje go do drapieżnego wilka, który rozbił stada, a teraz ucieka przed pasterzami i ich psami. Twierdzi, że przewidziała, iż Aleksander niedługo będzie się cieszył z korzyści swej. Helena z tęsknotą opowiada o swojej dobrej przeszłości. Książęcy zacny dom, potomstwo, dobra sława, uroda. Jest pełna obaw. Boi się, że po powrocie do Grecji wszyscy będą ją źle oceniać i traktować. Pani stara, jej opiekunka, stara się ją pocieszyć. Twierdzi, że tak jest życie. Raz jest dobrze, raz źle. Helena skarży się, że w jej życiu jest więcej frasunków niż radości. Opiekunka sugeruje jej, że to tylko takie wrażenie. Bardziej do serca, co boli, człowiek przypuszcza, niżli myśli się dzieje. Helena jednak trwa przy swoim. Przez Bóg więcej złego na tym świecie niż dobrego. Ich rozmowa przybiera kształt dyskusji światopoglądowej. Optymizm kontra pesymizm. Rzecz kończy się uwagą pani, że z rady tak długo nikogo nie słychać.
Tak, czyli czekają na to, co tam Rada ustali. Pieśń Kurusta Simon II. Pieśń stanowi apel zwrócony w stronę polityków. Nawołuje ich do odpowiedzialnej, roztropnej pracy. Zaczyna się od słynnego czterowiersza, który będzie na lekcji. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie. Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono i zwierzchność nad stadem Bożym zwierzono. Mowa tu o tym, że politycy powinni troszczyć się o dobro kraju, a nie tylko o swoje własne. Powinni pamiętać, że nad sobą mają Pana, przed którym będą musieli się kiedyś rozliczyć. Finał jest przestrogą. Władcy potrafią doprowadzić do zguby swoją ojczyznę. Epeisodion III. Do Heleny podchodzi poseł, mówiąc, że ma dobrą nowinę. Okazuje się, że ta dobra nowina oznacza, że Helena zostaje w Troi. Na jej prośbę mężczyzna streszcza przebieg Rady Miasta. Najpierw głos zabrał król, który powiedział, że nigdy nie podejmuje decyzji bez uwzględnienia głosów Rady. Zaznaczył, że kocha syna, ale w swoim postępowaniu kieruje się przede wszystkim dobrem kraju. Oznajmił, że Aleksander dostał żonę, ale dodaje, że nie wie, w jaki sposób to się odbyło. Celem Rady, spuentował swoje wystąpienie, jest decyzja, co zrobić z Heleną, wydać czy nie. Głos zabrał Aleksander. Mówił o swoim żywocie, podkreślał, że omijał biesiady, a skupiał się na polowaniach. O Helenie nie myślał, nawet o niej nie słyszał. Pewnego razu obrano go za sędziego w sporze trzech bogiń. Wenus obiecała mu Helenę za żonę. Nie mógł przecież pogardzić takim boskim darem i przyjął go. Ma nadzieję, że bóstwa dalej będą mu sprzyjać. Przypomniał także, że kiedyś Grecy porwali Medeę. To nawiązanie do historii Argonautów. Medea opuściła swojego ojca, króla Aiestesa, z Jasonem. Jeśli oni mogli, to dlaczego on nie może? Przypomniał także dramatyczną przeszłość Troi. Przed laty wojska greckie pod wodzą Heraklesa zniszczyły Troję i porwały Hesjonę, córkę Priama. Według Aleksandra, tej nam krzywdy o królu jedna nie nagrodzi. Helena ani jeden Parys nie powetuje. Czyli odnoszą się do przeszłości w takich celach trochę manipulacyjnych. Po jego wystąpieniu zrobił się gwar. Potem przemówił Antenor. Stwierdził, że dłuższe wywody są zbędne. Aleksander, będąc gościem Greków, pogwałcił prawa gościnności i porwał żonę swojego gospodarza. Jeśli nie zwrócą Heleny, postąpią niesprawiedliwie i nierozważnie, doprowadzą do wybuchu wojny. Niechże się Aleksander tak drogo nie żeni, żeby małżeństwo swoje upadkiem ojczyzny i krwią naszą miał płacić. Przestrzegł syna Priama. Odrzucił też argument związany z Medeą, to przeszłość, nie ma nic wspólnego z obecną sytuacją. Po nim przemawiali inni, w końcu odezwał się Iketaon. Używając różnych sztuczek retorycznych, grając na emocjach słuchaczy. Mamy skakać, jak nam Grecy zagrają? Grecy sprawiedliwości żądają, a grożą wojną. Nazywają się panami, a nas barbarzyńcami. Zabrali nam Medeę i Apsyrta, jej brata. Zyskał ich przychylność. Ostatecznym argumentem okazał się ten związany z Medeą. Teraz zgoła nie radzę Heleny wydawać. Aż się też oni z nami o Medeę zgodzą. Podczas głosowania wygrali stronnicy Aleksandra. Rada Miasta uchwaliła, że Troja nie wyda Grekom Heleny. Król, niezadowolony z tego wyniku, oznajmił jednak. Helena niechaj w Troi zostanie, aż też nam, Grekowie, za Medeą nagrodą uczynią. Helena zostanie zwrócona, jeśli Grecy zwrócą Trojaną Medeę. Zwyciężył zatem populizm, któremu Antenor nie zdołał się skutecznie przeciwstawić. Populizm, odwołanie się do emocji zamiast do rozumu w celu przekonania do siebie tłumu. Na koniec poseł oznajmił Helenie, że Aleksander czeka na nią w domu. Teraz kwestia chóru. W czterowierszowej wypowiedzi pojawia się obraz wracających do siebie przygnębionych posłów greckich. Epeisodion IV. Ulises wygłasza gniewny monolog, zaczynający się od wymownych słów. O nierządne królestwo i zginienia bliskie, gdzie ani prawa się ważą, ani sprawiedliwość ma miejsce, ale wszystko złotem kupić trzeba. Zwraca się przeciwko młodzieży wszetecznej, która swoim próżniaczym życiem działa na niekorzyść ojczyzny. Menelaos, powołując się na bogów, dodaje, że od Trojan żądał rzeczy sprawiedliwej. Jest wściekły, chce zabić Aleksandra. Dajcie mi na gardle usiąść Aleksandrowym i miecz krwią napoić człowieka bezecnego, ponieważ i on mejzel żywości dawno syt i dziś się ją karmi. Pieśń chóru Stasimon III. Pieśń zaczyna się od apostrofy białowłosej pławaczki, czyli łodzi bukowej, na której przybył Aleksander do Grecji, skąd uprowadził Helenę. Chór przywołuje scenę sądu nad urodą trzech bogiń, w której główną rolę odegrał właśnie Aleksander. Pieśń kończy się obrazem wojny. Przyjdą, niedawno czasy, że rozbójcę, rozbójca znajdzie.
Epeisodion V. Antenor rozmawia z królem, przypomina mu, że nie zastosował się do jego rady. Teraz napomina go, żeby zaczął przygotowywać się do obrony kraju. Dowódcy strzegący granic donoszą, że ruszyły w ich stronę wojska greckie. Trzeba szykować się do wojny. Priam stwierdza, że te słowa dyktuje mu strach. Antenor próbuje przekonać go, że kieruje się innymi pobudkami. Mówi, że muszą walczyć albo uciekać. Na scenie pojawia się przestraszona kobieta, blada, z potarganymi włosami. Drży, wywraca oczy, kręci głową. To Kassandra, córka Priama. Zwracając się do Apolina, zapytuje go, dlaczego zsyła na nią prorocze obrazy, skoro nikt jej nie wierzy. Mówi o płynącej przez morze łani, która doprowadzi Troję do zguby. Nieszczęśliwa to łani, złej wróżki łani. Brońcie brzegów, pasterze, nie dopuszczajcie tej niezdarzonej goście nigdzie i do ziemi. Przepowiada śmierć swojego brata Hektora oraz jego wroga Achillesa. Mówi też o koniu, którego radzi spalić. A to co za koń? Tak wielki na poboju sam jeden stoi. Nie wodźcie go do stajni, radzę nie wodźcie. Bije ten koń i kasze, spalcie go raczej, jeśli sami od niego zgorzeć nie chcecie. Czujcie stróże, noc idzie, noc podejrzana. Wielki ogień ma powstać, tak wielki ogień, że wszystko jako w biały dzień widać będzie, ale nazajutrz zaś nic widać nie będzie. Końcowe obrazy jej wieszczej przemowy zwiastują straszliwe cierpienie. Kwestia chóru zawiera tylko dwa wersy. Rzućmy się co naprędzej, a pokój gdzie? Wyprowadźmy tę pannę upracowaną. Epilog. Antenor zwraca się do Priama, przestrzegając go, żeby wziął te słowa na poważnie. Ten stwierdza, że przestraszył się nieco, przypomniał sobie przepowiednie na temat Aleksandra. Przed jego narodzinami Hekabę, matka jego, miała sen, że urodziła płonący kawał drewna. Antenor to podchwytuje. To dziecię miało upad ojczyźnie przynieść, czego widzę blisko. Ich rozmowę przerwa rotmistrz, który prowadzi ze sobą więźnia. Oznajmia, że Grecy już ich zaatakowali, że 5 galer przybiło do brzegu. Z relacji więźnia wynika, że greckiego wiosła 1000 galer na kotwicach w pogotowiu stoi, w Aliudzie, którzy tylko posły czekają. Priam wydaje polecenie. Jutro rano odbędzie się narada w sprawie obrony. Kwestia Antenora zamyka sztukę. Według niego Trojanie powinni narazić się w sprawie ataku, nie obrony. Okej. I tutaj jeszcze tylko dodam, że ten podział na poszczególne elementy sztuki oparliśmy, ja i osoba, która mi pomagała, ukochana moja osoba, na ustaleniach Jerzego Ziomka z tej słynnej polonistycznej książki Renesans. Motywy obecne w utworze. Władca, widzimy postać Priama, który nie sprawdził się w sytuacji zagrożenia. Był głuchy na przestrogi Kassandry, zignorował rozsądne i racjonalne podpowiedzi Antenora, bał się wystąpić przeciwko błędnym ustaleniom Rady Miejskiej. Jego chwiejność, brak odwagi, lekceważenie widma wojny doprowadziło do katastrofy. Mamy też patriotę, bo wśród Trojan prawdziwych patriotów nie zabrakło, którzy przedkładają dobro ojczyzny nad własne. No i tutaj oczywiście widzimy Antenora, który będzie takim wzorcowym patriotą. Przepowiednia Kassandra, czyli wieszczka, której nikt nie wierzy, w rozmowie z ojcem, bo to była córka Priama, przedstawia tę wizję, no ale niestety nie udaje jej się przekonać innych do swoich racji. Namiętność, pożądanie, tutaj widzimy oczywiście Aleksandra, który poczuł te uczucia do Heleny, tak się w nich zatracił, że zapomniał o dobru ojczyzny. No i też fatum, czy odpowiedzialność za swój los, bo w tragedii greckiej los ludzki był uzależniony od fatum, czyli od przeznaczenia, którego nawet bogowie nie mogli zmienić. Utwór Kochanowskiego ma inne przesłanie. Obywatele, społeczności, narody mogą i powinni odpowiedzialnie go kształtować, kierując się troską o dobro wspólne. Bo do dziś ta myśl Kochanowskiego, mówiąca o tym, że politycy powinni odpowiedzialnie zarządzać krajem, jest aktualna. Czyż nie? Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, wierzę, że ten film pozwoli Wam poukładać sobie informacje związane z odprawą posłów greckich. Oglądajcie uważnie. Jestem gotowa na wszelkie uwagi, bo pamiętajcie, że po naszych filmach notatki jeszcze poprawiam, redaguję, idą one do profesjonalnej redakcji i korekty, też oprawy graficzne i lądują w kursie na kursydomatury.pl i na notatkidomatury.pl, bo przypominam, że tam jestem, działam, edukuję z wielką radością, bo przecież działanie z Wami to moja pasja, moje wszystko. Ściskam Was mocno, zapraszam na kolejne filmiki. Pa, pa!